never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Lords of the Fallen. W poprzednim odcinku pokonaliśmy bossa, jakim był, zaraz Wam powiem, bo nie pamiętam dokładnie nazwy, Tancred, najwyższy karciciel i Reinhold uwięziony. Boss miał dwie fazy, udało się go pokonać i dostaliśmy klucz. I teraz powróćmy do tego miejsca, gdzie byliśmy i sprawdźmy, czy klucz pasuje do drzwi, które mieliśmy zamknięte. Jesteśmy tu i teraz tak. A tam chyba do bossa. Czyli musimy wrócić. Tak, wrócić. Udało się. To jest jedna dźwignia. Do góry pojedziemy. Druga dźwignia na dół. Bardzo ciekawy. Czy przed nami kolejna ścieżka, czy powrócimy do punktu startowego, z którego ruszyliśmy? Chyba tak, ten most, na którym walczyliśmy z bossem. Czyli udało się zatoczyć koło. No dobrze. To jeśli mamy już tą ścieżkę zrobioną, to teraz chciałbym sprawdzić drugą ścieżkę, którą mieliśmy dostępną, jak zaczynaliśmy. Wieża pokuty. Drobne sole świętości. I tu jest nasza kolejna ścieżka. In radiance, judgment. Our immaculate lady will bring redemption. Zobaczmy, co nas czeka.
są przeciwnicy. Tu jest wspomnienie Umbralu, widzę. Tu można nasionko postawić. Jest otwarta arena. No dobrze, to na razie zostawmy. I tutaj było tyle, czyli to jest jedna ścieżka tylko tam. No dobrze, przenieśmy się do świata umbralnego. Poznajmy strzępek umbralu. Please. This has been our own for generations. We've always kept our hearts open to the Allied Sentinels. Be grateful that by Judge Cleric's mercy, you are allowed to leave with those wayward hearts still beating. Repent, and turn to her for salvation. Otrzymujemy strzępek umbralu. I jest boss. Ursula, matka przełożona. O, zniknęła. Przeniosła się tu. O. O kurczę. No to muszę przyznać, że jest mocnym przeciwnikiem. Chyba trzeba będzie zmarnować jedno nasionko przed nią. Chociaż daleko nie mam. Szata pokutnika, równe sole świętości i
Para kamieni zdrowia. I teraz chciałbym przywrócić sobie amunicję, bo się może przydać na bosie. Spodnie czystego ostrza. To już nie ma naszego towarzysza. Udało się, czy nie? Tak, udało się. I szczątki Rosamund. Ulepszymy postać, siła i kondycja, chociaż dajmy teraz witalność punkcik. Tu jest nasz handlarz. Once belonged to Mornstead's previous dominant religion, before Judge Cleric declared it the Hallowed Sentinel's new home.
and sanctified it to take a mundane thing and transform it into something magnificent and holy is miraculous indeed. I may not be wise, but one thing I have learned is that you never really know what life's going to throw at you. So, I hope you'll consider this friendly advice, not me thinking of my own profit. If there's anything amongst my merchandise that you've had your eye on, perhaps you should consider buying it now, just to be certain. Hello again, friend. Trzeba pomyśleć, co od niego potrzebujemy. Faktycznie może coś. Sole świętości. Sole ognia. Co najwyżej 3? Tak, nie. Dwie mogę kupić. No dobrze, niech będą dwie. I ruszmy dalej. Nawet nie odpocząłem. Odpocznę lepiej przy kapliczce, przy szczątkach i dopiero teraz ruszymy dalej. Udało się. A teraz pomyślmy, jaką broń do miotania możemy sobie jeszcze zmienić. Czy możemy rzucać czymś jeszcze lepszym? Tak, przejdziemy dopiero dalej.
Opuśćmy się tu bralu. Teraz tak, mamy dwie ścieżki. Jedną tu na dół, to podejrzewam, że to jest tutaj bramy, tak. Czy możemy otworzyć tą bramę? Tak, czyli odblokowaliśmy sobie skrót. Myślę, że na tym zakończę odcinek. Bo podejrzewam, że dalsza część, żeby odblokować cokolwiek, będzie bardzo długa, a nie chciałbym go przedłużać na siłę. Czyli w tym odcinku to było tyle. Dzięki za uwagę, liczę na komentarze, łapki. Do następnego, cześć!